Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać rzeczy, które moim zdaniem warto jest zakupić w Rossmanie. Tutaj sobie przygotowałam małą ściągawkę z cenami, żeby od razu mówić Wam, co ile kosztuje. Myślę, że to jest ułatwienie dla niektórych osób. Będziecie sobie mogli wtedy zobaczyć, czy podoba Wam się ten produkt, czy cena jest ok. To może zacznijmy od podkładów. Ja tutaj z Rossmana obecnie używam dwóch podkładów. Jeden jest z Evelina, drugi to jest Maybelline Affiniton. One są, powiem Wam, w porządku. Ten ma bardzo ładne krycie. On jest w cenie 29,99. Ja go kupiłam na ostatniej promocji, minus 55. No i powiem Wam, że naprawdę fajnie mi się sprawdza. Bardzo go lubię, moja twarz dobrze go znosi. Tutaj mamy Affinitona. Ja mam do niego trzecie podejście. Powiem Wam szczerze, że za pierwszym i za drugim razem się nie polubiliśmy, ale mam go już teraz około 3 miesiące i naprawdę jakoś bardziej mi się podoba niż kiedyś. On jest w cenie 32,99, no nie jest matowy, ale no też zależy, co kto lubi, prawda? Ja też przepadam bardziej za matowymi produktami, ale używam go, sprawdza mi się, też utrzymuje się nie krótko na tej twarzy, tak? Tak. Drugą rzeczą jest puder. Ja niezmiennie od około 4 lat używam jednego i tego samego pudru. To jest puder z Rimmela Stay Matte. Myślę, że dużo osób go używa, bo to jest jeden z lepszych pudrów. Ja często widzę po nim puste półki w sklepie. Tak on wygląda. Z tego co wiem, jest 6 kolorów albo 7. Ja używam transparentnego 001. Jest w porządku, naprawdę. Ja go bardzo lubię. Też nie zostawia takich, wiecie, złych śladów. On kosztuje w Rossmanie 31,99, natomiast, no jeśli mam być szczera, ja wolę go kupić przez internet. Ostatnim razem kupiłam chyba 6 sztuk, zapłaciłam za nie 60 zł. Nie pamiętam niestety, na jakiej to było stronie, bo to było około pół roku temu. Ale no warto szukać, powiem Wam, że one na internecie są zazwyczaj po, nie wiem, 16 zł. Więc no cena jest naprawdę w porządku. Trzecią rzeczą są kremy. Tutaj mamy trzy kremiki Nivea. One są za 16,49, można je też kupić na promocji. Ja je kupiłam za chyba około 12 zł. Wydaje mi się, że teraz też jest promocja, bo przed chwilą sprawdzałam tutaj ceny. No, ja je używam właśnie jako bazę pod podkład i naprawdę pięknie pachną, są naprawdę pojemne, tak. Tego używam już chyba 5 miesięcy i dopiero mi się kończy, a używam go codziennie, więc no można powiedzieć, że są w porządku, tak. Dobrze, trzecią rzeczą są tusze. Tutaj mam trzy tusze do rzęs i jedną odżywkę. Pierwszy tusz to jest tusz Evelina, taki srebrno-czarno-zielony. Powiem Wam, że to jest tusz, którego ja używam od 3 lat i ja używam praktycznie tylko tego tuszu. Ja z reguły mam długie rzęsy, tak? Mam je po prostu w genach. To są moje naturalne rzęsy. U mnie wiele tuszy się dobrze sprawdza, ale ten jednak sprawdza się najlepiej. Ten tusz kosztuje 15,99. Wydaje mi się, że pół roku temu kosztował jeszcze 13 zł, ale ceny idą w górę. Drugi tusz to jest tusz firmy takiej. Nie będę czytać, bo nie chcę się pomylić w nazwach. Każdy wie pewnie, jaka to firma, tutaj widać. Taki tusz kosztuje 12,49 na aplikacji Rossmana. Powiem Wam, on jest naprawdę fajny, tylko szczoteczka. Ja wolę proste szczoteczki, ta niestety jest wykrzywiona, ale no też jest w porządku, tak? On fajnie maluje te rzęsy, tylko dosyć szybko zastyga, więc trzeba uważać i się pośpieszyć. Czarny tusz firmy Bourjois kosztuje 60,99. Tutaj jest lustereczko, on ma taką prostą szczoteczkę, więc też jest w porządku, ona jest troszkę grubsza od tej z Evelina, bo ta z Evelina już Wam pokazuję. Szczoteczka z Evelina jest taka zwykła, cieniutka, bardzo fajna, wygodna, poręczna. I mamy odżywkę firmy Evelina. Ta odżywka jest biała.
Ją można dać pod tusz, no nie trzeba, tak? Ja na przykład często jej nie daję, daję ją może, nie wiem, raz na parę miesięcy, jak chcę mieć takie jeszcze bujniejsze rzęsy, jak gdzieś wychodzę. No, ale jest fajna, ona kosztuje, właśnie nie znalazłam jej na aplikacji Rossmana, możliwe, że ona obecnie nie jest w sprzedaży, ale ja ją kupiłam na promocji za chyba 6 zł, czyli kosztuje około 13. Dobrze, kolejną rzeczą tutaj do brwi pomada, pewnie sławna pomada Vibo. Ja tutaj mam kolor blond. Powiem Wam, ja jeszcze jakiś czas temu nie malowałam brwi. Tutaj mam inną pomadę, tutaj malowała mnie przyjaciółka, tutaj gdzieś będziecie mieć jej Instagrama, polecam, piękne makijaże Agata robi. Dobrze, więc mamy pomadę. Pomada naprawdę, ja osobiście nie malowałam się, w ogóle nie malowałam brwi chyba od 2 lat, a jak słyszałam o pomadzie, to nie, nigdy w życiu, naprawdę, nie chciałam, po prostu uważałam, że pomadą maluje się beznadziejnie, niewygodnie. I zakupiłam tą na ostatniej promocji, kilka tygodni temu. Myślę sobie, dobra, wydam te pieniądze, spróbuję, każdy poleca. Ja jestem zaskoczona, miło zaskoczona bardzo. Ona w ogóle mi nie wysycha, gdzie słyszę dosyć często, że ona wysycha ludziom. Bardzo fajnie się nią maluje. Nie jest taka, wiecie, ciemna, nie zostawia takiego brzydkiego śladu na tych brwiach. Powiem Wam szczerze, że czasami sama zapominam, że mam pomadę, wydaje mi się, że mam cień. Więc no, fajna jest ta pomada. Jeśli się zastanawiacie, tak jak ja się zastanawiałam przez parę ostatnich lat, to zainwestujcie, nie pożałujecie. Tutaj kolejną rzeczą jest taki żel do brwi. Ja chciałam żel do brwi firmy Vibo. Niestety nie było go, była promocja minus 55, wiadomo jak to się kończy. Taki żel kosztuje 9,99 i on naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Prawie jak ten z Vibo, ja tutaj różnicy żadnej nie widzę, on jest przezroczysty, tutaj tak wygląda w środku, po prostu nakładacie go na brwi i wtedy po prostu są takie bardziej wytrzymałe, tak? Dobra, kolejną rzeczą tutaj jest... I spadł. Rozświetlacz nie ucierpiał, spokojnie. Rozświetlacz firmy Vibo. Ja, ojojoj. No nie pokażę Wam go zbytnio, bo się zepsuł. Dobrze, że mam inny i go nie używam. A bym była bardzo zła. Zaraz do Was wrócę. Naprawiłam szkody, tak mniej więcej. I możemy iść dalej. Piękny, już nie taki piękny, rozświetlacz firmy Vibo kosztuje 11,99. Jest naprawdę piękny, dopóki Wam nie spadnie. Możemy iść dalej do pozostałych produktów. Zapomnijmy o tym rozświetlaczu. Kolejnym produktem są korektory. Tutaj mam 2. Pierwszy to jest korektor firmy Lovely. On kosztuje w Rossmanie 15,49. Powiem Wam, że ja go bardzo lubię. Ja go kupiłam kiedyś na próbę, to już jest moje 3. opakowanie. Taką ma tutaj patyczek. Ja nie pokładałam w nim jakichś wielkich nadziei, ale jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona. Drugi to jest tej firmy. Ja tutaj Wam napiszę wszystko w komentarzach, wszystkie nazwy. No po prostu nie chcę mówić tych firm, tak? Ja z angielskiego dobra nie jestem, nie chcę tutaj popełniać błędów. Więc będziecie mieć w komentarzach. Kolejnym produktem, tutaj, który bardzo lubię, używam jej codziennie, jest konturówka. Tej samej firmy, co korektor przed chwilą. Ona jest w cenie 11,99. Ma piękny kolor, to jest odcień 110. Naprawdę, ja ją uwielbiam. To jest taki, ja Wam pokażę, to jest taki typowy, typowy nudziak. Tutaj możecie zobaczyć. Naprawdę, bardzo ją lubię. Praktycznie, no to jest... chyba moja jedyna konturówka, której używam codziennie. Pozostałe, które mam w domu, to po prostu były kupione rok temu ponad. Tutaj jeszcze Wam nie powiedziałam, ten korektor kosztuje 13,49. Dobra, przechodzimy do błyszczyków. Tutaj mam 2 błyszczyki. Ja nie używam często błyszczyków, wolę pomadki matowe, ale no, posiadam 2 w domu. Pierwszy to jest firmy Vibo.
To jest taki ten papryczkowy, po którym niby rosną usta, one po nim nawet nie puchną lekko, ale ładnie wygląda, jest transparentny, taki sobie kupiłam, jest kilka odcieni. One kosztują 13,29, więc no to nie jest duża suma, tak na promocji wychodzi około 6 zł, coś takiego. Drugi to jest firmy Eveline. Są dwa odcienie, to jest też powiększający usta. Tutaj Wam muszę powiedzieć, że on troszkę coś tam działa. No wiadomo, nie ma efektu jak po kwasie, tak? Ale troszeczkę to usta jednak puchną. Odcień jest ładny, co prawda ten jest papryczkowy. I dlatego jest różowy, tak? Jeszcze jest taki drugi z jadem pszczelim. Tamten jest taki bardziej nudziakowy. Chciałam tamten, ale polecali mi ten. No i powiem Wam, że jest w porządku. Nawet można coś tam powiedzieć, że coś tam po nim rośnie. I on kosztuje 13,99. Przechodzimy do pomadek. To już jest ostatnia rzecz. Ja Wam powiem jeszcze tak. A nie, jednak nie ostatnia, bo tutaj jeszcze mam dwa produkty, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Pierwsze pomadki, ja je kocham. Mówię Wam, ja je kocham, to są pomadki Maybellina. Wiecie, które na pewno, chociaż raz o nich słyszeliście, one kosztują 35,99. Tak, ja mam 0,5, mam 20, mam 15 i mam 65. Myję z mamą swojego czasu, ja tutaj Wam zrobię słocze. My z mamą swojego czasu kupiłyśmy ich kilka i one są naprawdę cudowne, naprawdę. Je jest po pierwsze bardzo ciężko zmyć, więc są bardzo trwałe. Kolory są też świetne. Ja ogólnie moje przyjaciółki mówią, że one nie są dobre. Im się na przykład nie sprawdziły, mają taką skorupę na ustach. Ale no wiadomo, to tak jak każdy produkt, tak? Jednym się sprawdzi, drugim nie. No, mi i mojej mamie się sprawdziły. Też słyszałam o nich pozytywne opinie, no więc to chyba po prostu zależy od człowieka. Tutaj Wam pokażę swatche, żebyście sobie zobaczyli, jak one wyglądają. No cena nie jest niska, tak 35,99, no to można znaleźć dużo pomadek za, nie wiem, 15-20 zł, ale one często na przykład na Kokolicie widziałam są po 15 zł chyba bodajże. Więc no tam się opłaca. W Rossmanie też na promocji się na przykład opłaca, tej minus 55, tak? Tutaj one prezentują się tak. Od góry 65, 5, 15 i 20. Kolorki bardzo, bardzo ładne. Nie wiem, jak ja to teraz zmyję, ale poświęciłam się dla filmiku. Skoro już tutaj pokazuję swatche, to przejdę od razu do drugich pomadek. Tutaj są firmy Lovely. Calypso, myślę, że każdy je kojarzy, chociaż pierwsza numer 2, druga numer 1, tutaj takie róże, ja się zbytnio na różowo nie maluję, ale kiedyś sobie kupiłam, nie wiem zresztą po co, ale są ładne, tak, jeśli ktoś lubi róże, to są spoko. Tutaj mam trójeczkę, ona już była dawno użyta, nie wiem co robi jeszcze w mojej kosmetyczce, ona już chyba nawet nie jest dobra, ale czwóreczka najpiękniejsza. Uwielbiam tą czwórkę, naprawdę. To jest przepiękny kolorek. Już tutaj mam końcówkę, w ogóle myślałam, że już jej nie mam i chciałam ją kupić na ostatniej promocji. Ale wczoraj, jak właśnie chciałam dla Was poszukać rzeczy z Rossmana, to znalazłam taką dosłownie końcóweczkę. Więc za chwilkę Wam pokażę. Tylko zrobię tutaj swatche wszystkich, żebyście sobie dobrze zobaczyli. Bo naprawdę, one tutaj kosztują, już Wam mówię, około 30 zł, właśnie nie mogłam ich znaleźć na stronie Rossmana, nie wiem czemu, znalazłam tylko takie te błyszczące, ale może po prostu coś jest wstrzymane, albo na razie nie ma ich w sprzedaży, ale na promocji widziałam jeszcze, że była promocja, kiedy była, z miesiąc temu, więc po prostu pewnie jest zawieszona sprzedaż, albo po prostu ich aplikacja nie pokazuje. Tutaj już pokazuję, ostatni swatch sobie robię. Dobra, i teraz tak, w kolejności, już Wam mówię, 4, 3, 1 i 2, to są te, też bardzo ładne, tylko one, tak jak mówię, tamte ciężko jest zmyć, te zmywają się o wiele szybciej, ale do nich są tutaj takie konturóweczki, też no bardzo ładne kolory, to też była jedna z moich ulubionych konturówek swojego czasu. I ona wygląda identycznie jak pomadka.
Już Wam pokazuję. Znalazłam tylko dwie, nie wiem gdzie jest reszta. Może już się po prostu skończyły, albo oddam mamie, bo ona te różowe właśnie lubiała. To są te konturówki. Widzicie, one są bardzo, bardzo zbliżone kolorystycznie do pomadek. No ale w końcu no, to jest ten sam zestaw, tak? Dobra. Kolejne to są... To jest jedna. Vibo. Ona ma taki... To jest odcień... Chyba Wam nie powiem, jaki to jest odcień. To chyba była dwójka, bo tam chyba były dwa kolory. Nie wiem, to musielibyście sobie zobaczyć na stronie internetowej. Ja jeszcze Wam spróbuję napisać w opisie filmiku. Już Wam pokazuję. Ona prezentuje się tak. Też bardzo ładny kolor. Jest podobna do tej, co mam na ustach. Chyba tak mi się wydaje. No więc, no jest spoko. Tak, ona kosztuje tutaj 16,99. No, na promocji wychodzi około 7-8 zł, więc no naprawdę jest to w porządku cena. Dobra, Alterra. Tutaj mamy Alterra przezroczysta, przezroczysta? Ochronna pomadka. Tak, ochronna do ust. Ja Wam powiem, że słyszałam, że ona ma jakieś tam spoko właściwości, że można nią smarować rzęsy, brwi, żeby szybciej rosły, żeby kolor się ściemniał. Paznokcie też słyszałam, że tym smarują. Ja jej używam do ust po prostu, bo ja mam spore problemy w zimie na przykład z ustami. I ona jest spoko, ale na przykład tutaj mamy kolejną, chwilkę, Alterra jeszcze Wam powiem, 5,39. Tak, tutaj mamy z Eosa, miętową, ona jest piękna, pachnie, naprawdę pachnie takie tiktaki. No, bardzo jest ładna, to jest miętowa, ona kosztuje tutaj 14,29, no opłaca się, powiem Wam naprawdę, jak się nią pomaluje usta, to jest taki... Nie wiem, taki efekt zamrożenia, więc naprawdę jest bardzo fajna, są różne smaki, zapachy, no, smaki i zapachy chyba można zaliczyć. Dobra, tutaj jeszcze z Eveline'a pokażę Wam taką, to jest pomadka nieochronna, tylko taka zwykła, kolorowa. Ona tutaj na aplikacji znalazłam, że kosztuje 17,99 i kolorek prezentuje się tak. To jest Ota. To jest odcień 500. Ja jeszcze gdzieś w domu miałam dwa odcienie, taką czerwoną i bardziej fioletową. Niestety nie mogłam ich znaleźć, ale no, różne są odcienie. Nie pamiętam numerków niestety. Tutaj jeszcze, tej nie mam ceny. Tutaj jest pomadka z Rimmela, ale pokażę ją Wam, bo ona jest bardzo, bardzo piękna, ją uwielbiam. No, nie wiem, czy ona jest jeszcze w sprzedaży. Coś mi się wydaje, że może już nie być, bo jakiś czas temu słyszałam, że przez jakiś czas jej nie będzie i od tamtej pory jej nie widzę. Na Rossmanie też jej niestety nie ma. To jest kolor 700. Ona jest piękna, to jest taki typowy nudziak. Ona tak ślicznie pachnie, mówię Wam. Ona kosztowała około 32 zł, coś takiego. No, jest droga, tak. Znaczy, no droga nie jest droga, to jest pomadka, myślę, za 80 zł. Tą można uznać za droższą. Aczkolwiek moim zdaniem warto ją kupić, ale to też zależy od tego, ile ktoś chce przeznaczyć na pomadkę i jaka suma jest dla kogoś droga. Tutaj mam jeszcze dwa takie cienie do powiek. One są glitterowo-metaliczne, zastygające. Chciałam znaleźć Wam właśnie cenę na aplikacji, bo kompletnie o nich zapomniałam, ale... Coś mi się zepsuło i po prostu nie mogę nic pisać na klawiaturze. Nie wiem czemu, czym to jest spowodowane. Ale one kosztowały około 15-16 zł bez promocji. No więc też w sumie spoko cena. Pokażę Wam je na ręku, jak wyglądają. To jest firma Vibo, więc w razie czego sobie znajdziecie, jeśli będziecie zainteresowane. Już Wam pokazuję. Tutaj jest odcień 1 i 2. Naprawdę, oba są moim zdaniem bardzo, bardzo ładne. Jeden jest taki bardziej srebrno-brązowy, drugi taki złoto-pomarańczowy. To są te. To jest ten złoty, to jest ten srebrny. No, powiem Wam, mi się podobają. Naprawdę, tylko zastygają dosyć szybko na powiece, więc to jest jedyny minus. I tutaj na sam koniec chciałabym Wam pokazać paletkę. To jest jedyna paletka, którą w tym momencie mam
z firmy, która jest w Rossmanie. Ja nie wiem, skąd ona jest, gdzie ona była kupiona, bo ja ją dostałam w prezencie, ale powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo miło zaskoczona, bo to jest paletka firmy Rimmel i ona po prostu jest przepiękna. Naprawdę. Ja nie wiem, jak będzie wyglądać na swatchach. Zaraz Wam tutaj pokażę kilka odcieni, ale ona po prostu... Naprawdę. Cienie się super blendują, mają bardzo, bardzo ładne kolory. Fajnie mi się z nimi pracuje. I już Wam pokazuję. Naprawdę, powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie mi się jej używa. I myślę, że jeśli mi się skończy, to kupię sobie taką samą, bo naprawdę warto. Nie wiem, ile ona kosztuje, nie sprawdzałam ceny, tak jak mówiłam, jest to prezent, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to po prostu sobie sprawdźcie. Ja Wam ją za chwilkę jeszcze raz pokażę, tylko te swatche poprawię, żebyście widzieli mocniejsze. O, tutaj są cztery cienie, one prezentują się tak. Paletka w środku wygląda tak, tutaj ma jeszcze taki pędzelek. Firma Rimmel. Bardzo ładna, naprawdę mówię Wam, bardzo mi się podobają te kolory. To jest taka paletka, akurat to są moje kolory, są i brązy, i róże, więc naprawdę super. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. Jeśli Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, bądź zasubskrybować mój kanał, wtedy będziecie mieli od razu powiadomienia, jeśli sobie je włączycie, o następnym filmiku. Mam pomysły na kolejne. Prawdopodobnie pojawią się w najbliższym czasie. Też wyjeżdżam za granicę, więc może pokażę Wam, jak wygląda też życie za granicą. No i co? Wpadajcie na mojego Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!